Oto pierwsze zdjęcia filmowe Osamy bin Ladena. Jest rok 1989. Nawołuje muzułmanów, by przyłączyli się do walki z sowiecką okupacją Afganistanu. Co sprawiło, że młody przywódca partyzancki stał się najbardziej poszukiwanym terrorystą świata? I jaki wpływ wywarł na niego Ayman al-Zawahiri, człowiek, który dzisiaj jest jego zastępcą? W jaki sposób ci ludzie zmienili islamską ideę sprawiedliwej wojny w terrorystyczną wojnę z Zachodem? I jak udało się Al-Kaidzie wykorzystać pokojową i szlachetną religię islamu, by usprawiedliwić kult śmierci, który nazywają dżihadem? Dżihad. Ludzie i idee Al-Kaidy. Część pierwsza. Na początku 1998 roku Osama bin Laden odbył szereg rozmów przez telefon satelitarny. Amerykański wywiad monitorował te rozmowy na całej trasie z Afganistanu aż do spokojnej, podmiejskiej ulicy w północnym Londynie. Przez pewien czas w tym domu mieszkał człowiek stojący na czele londyńskiej komórki Al-Kaidy. 22 lutego 1998 roku wysłał faks do Al-Quds, arabskojęzycznej gazety wychodzącej w zachodnim Londynie. Jej dziennikarz przeprowadził wcześniej w Afganistanie wywiad z Osamą bin Ladenem. Nie spodziewał się jednak, że dostanie faks grożący śmiercią Amerykanom i Żydom. Walka i zabijanie Amerykanów i ich sojuszników, zarówno wojskowych, jak i cywilów, jest obowiązkiem każdego muzułmanina na całym świecie. Byłem przerażony. To była bardzo niebezpieczna fatwa. To straszne zabijać niewinnych ludzi bez żadnego usprawiedliwienia. To nie islam, czegoś takiego nie ma w islamie. Wiadomość była jednak bardzo ważna, więc ją opublikowałem. Wypowiedzenie przez Al-Kaidę wojny nie zrobiło większego wrażenia na anglojęzycznej prasie. No bo kto to właściwie był ten Osama bin Laden? 3 miesiące później, szukając odpowiedzi w przebraniu tubylca, do Afganistanu wyruszył korespondent amerykańskiej telewizji ABC John Miller. Wraz z kanadyjskim operatorem zapuścili się głęboko na terytorium Al-Kaidy. Na kolejnych posterunkach wartownicy okazywali im coraz większą wrogość i podejrzliwość. Być może Al-Kaida była wówczas pierwszą na świecie organizacją terrorystyczną, ale funkcjonowała jak każda inna biurokracja. Dwaj nasi kierowcy zapomnieli dokumentów i gdziekolwiek jechaliśmy, zatrzymywali nas i przesłuchiwali. Ci faceci wyskakiwali zza krzaków z wyrzutnikami granatów i pistoletami maszynowymi, podbiegali do samochodów, otwierali drzwi, najczęściej z mojej strony, świecili w oczy latarką i wbijali lufę w żebra albo przystawiali broń do głowy. Pewnego razu oddali w naszym kierunku strzały ostrzegawcze z obu stron. Widzieliśmy błyski i słyszeliśmy, jak wystrzelili serię 30 pocisków, cały magazynek. Wyobraziłem sobie wtedy moją mamę, która pyta: więc zastrzelili go, jak jechał zobaczyć kogo, jakiego Osamę? O północy ustawili na tym wzgórzu potężne reflektory zasilane generatorami na benzynę i zebrali ogromny, uzbrojony po zęby tłum. Wyglądało to tak, jakby miała się zacząć trzecia wojna światowa. Oczywiście przybył także Osama, który niespodziewanie pojawił się przede mną. Miałem przygotowanych 16 pytań i na początek zapytałem, jak nazywa tę wojnę. Nie polega ona na tym, że walczy się na polu bitwy z żołnierzami. Ofiarami są niewinne osoby, bezbronne kobiety, dzieci.
Czym według niego jest ta wojna, jeśli nie terroryzmem, do którego uciekają się tchórze? Odpowiedział: to bardzo dziwne pytanie w ustach kogoś, kto jak pan przybywa z Ameryki. Czyż to nie pański kraj sprowadził na nas Hiroshimę i Nagasaki? Czy nie było tam niewinnych, bezbronnych, kobiet i dzieci? My po prostu wykorzystujemy wymyślone przez was zasady i stosujemy je, walcząc z wami. Niespełna 3 miesiące później Osama bin Laden miał zadać pierwszy cios w wojnie z Ameryką i z Zachodem. W Kenii i Tanzanii wybuchły bomby przed ambasadami Stanów Zjednoczonych. W wyniku eksplozji zginął agent CIA i 11 amerykańskich dyplomatów. Rannych zostało ponad 5 tysięcy Afrykanów, zabitych 235. Terror może być dobry albo zły. My stosujemy terror wobec tych, którzy zawłaszczają naszą wiarę, ziemię, krew i majątek. Dla większości muzułmanów podawane przez Bin Ladena usprawiedliwienie terroru jest niezgodne z islamem. Dosłowne znaczenie słowa dżihad to dążyć albo walczyć. Tak więc w islamie dżihad może oznaczać także pokojową walkę z grzechem bądź pokusą. Jest jednak także dżihad miecza. W odróżnieniu od Jezusa czy Buddy, prorok Mahomet był także żołnierzem i politykiem. Dowodził armiami i brał udział w bitwach. Dżihad Mahometa niewiele się różnił od chrześcijańskiej koncepcji sprawiedliwej wojny. Abdullah Schleifer jest amerykańskim Żydem, który żył w Egipcie i nawrócił się na islam. Islam narodził się w atmosferze wojny. Prorok, posługując się objawieniami, uczy ziomków, że mają prawo walczyć w obronie własnej. Jeśli jednak wróg chce pokoju, trzeba się na to godzić, ponieważ Bóg woli pokój. Można powiedzieć, że te i inne wypowiedzi proroka przypominają konwencję genewską. Nie można zabijać kobiet i dzieci. Jeśli wróg zabiega o pokój, trzeba to akceptować i godzić się na pokój. Należy chronić meczety, kościoły i synagogi, w których modlą się ludzie. Bin Laden przewrócił to wszystko do góry nogami. Od czasu dżihadu Mahometa Półwysep Arabski to dla muzułmanów ziemia święta. Właśnie w Arabii 250 lat temu pobożny kaznodzieja Muhammad bin Abd al-Wahhab postanowił przywrócić islamowi pierwotne znaczenie i oczyścić go z innowacji i herezji. Wahhabizm i surowo przestrzegane koraniczne prawo nadal obowiązują w dzisiejszej Arabii Saudyjskiej. W 1930 roku do karawany wielbłądów dołączył ubogi murarz z Jemenu. W poszukiwaniu pracy skierował się na północ. Przemierzył Arabię Saudyjską i dotarł do portu Jedda nad Morzem Czerwonym. Całą drogę ponad 1500 kilometrów przebył piechotą. Nazywał się Mohammed bin Laden. Z czasem został uprzywilejowanym przedsiębiorcą budowlanym saudyjskich królów. Wraz z odkryciem ropy naftowej rodzina królewska stawała się coraz bogatsza, a wraz z nią i Mohammed bin Laden. Prowadził największą w królestwie firmę budowlaną. Władcy cenili go tak bardzo, że powierzyli mu odnowę wielkiego meczetu w Mekce, najświętszego miejsca w islamie.
Bin Ladenowie pomogli także wybudować za granicą tysiące meczetów i szkół religijnych, które Saudyjczycy wykorzystywali do rozpowszechniania wahabizmu w swojej wersji islamskiego fundamentalizmu. Zanim w 1967 zginął w wypadku lotniczym, Mohammed bin Laden, który miał 22 żony, spłodził 54 dzieci. Po śmierci ojca każdy z jego 24 synów został multimilionerem. Większość dzieci, które tu widzimy na wakacjach w Szwecji, w dużym stopniu zeuropeizowała się. Nie przypadkiem jednak nie ma na tej fotografii Osamy, 17 syna urodzonego przez tymczasową żonę. Osama był religijny i nie lubił się fotografować. Do naszej dzielnicy przeprowadził się na początku lat 70. Mieszkaliśmy po sąsiedzku. Znałem go bardzo dobrze. Osama był religijny. Otrzymał religijne wychowanie. Wszedł na tę drogę bardzo wcześnie. Uważał, że do meczetu trzeba chodzić 5 razy dziennie. Większość z nas chodziła 2 lub 3 razy. Nie słuchał muzyki, nie oglądał telewizji, nie chodził do kina, nie podałby ręki kobiecie. Ubierał się skromnie. Gdy grał w piłkę, odmawiał noszenia spodenek i wkrótce cała drużyna poszła w jego ślady. Osama uważał, że nie musi nam nic mówić, że będziemy brać z niego przykład. W 1976 roku zaczął studiować ekonomię na Uniwersytecie Abdulaziza. Wtedy jeszcze polityka nie odgrywała żadnej roli w życiu Bin Ladena. Na uniwersytecie zetknął się z ideologią bractwa muzułmańskiego. Osama i ja należymy do tego samego pokolenia. Wpływ na nasze pokolenie miało przebudzenie się świadomości islamskiej. Bractwo muzułmańskie to najważniejsze zjawisko we współczesnym islamie. Ten ruch ponownie wprowadził do islamu politykę. Zainteresowanie Bin Ladena ideami bractwa muzułmańskiego było pierwszym krokiem na długiej drodze, która doprowadziła do powstania Al-Kaidy. Te idee narodziły się jednak nie w Arabii Saudyjskiej, a w Egipcie. Egipskie Bractwo Muzułmańskie, które miało wpływ na Osamę Bin Ladena, powstało w Kairze. Ta pulsująca życiem kosmopolityczna stolica Egiptu jest intelektualnym centrum świata arabskiego. Poddane wpływom saudyjskiego fundamentalizmu bractwo zapoczątkowało ruch protestu przeciwko kolonializmowi, nędzy i niesprawiedliwości. Przekształciło się w ruch masowy, który zmienił tradycyjny islam w polityczną ideologię znaną jako islamizm. Wielu islamistów odżegnuje się teraz od tego słowa, ponieważ używane jest przez ich wrogów. Jest to jednak dobre określenie, ponieważ wynika z niego jasno, że nie chodzi o islam, tylko o coś innego. O islam pozbawiony zawartości duchowej. Miejsce wartości duchowych zajęła ideologia, rewolucyjna zachodnia ideologia, która w odniesieniu do państwa islamskiego używa takiego języka jak marksiści w odniesieniu do państwa leninowskiego czy socjalistycznego, albo jak na przykład faszyści. Bractwo muzułmańskie połączyło islamski fundamentalizm z ideologiami politycznymi XX wieku. Czołowym intelektualistą Bractwa Muzułmańskiego i człowiekiem, którego idee pomogą w ukształtowaniu Al-Kaidy, był Sayed Kutub. Czy był Leninem ruchu islamskiego? Pewnie tak. Nie sądzę, by myśl islamska i poglądy islamistów, poglądy zwolenników dżihadu, doprowadziły nas do tego miejsca, w jakim jesteśmy dzisiaj, gdyby nie kluczowa rola Sayeda Kutuby. Kutub, urzędnik w egipskim Ministerstwie Oświaty, pisał także powieści i opowiadania oraz zajmował się dziennikarstwem politycznym. Problem Izraela już wtedy miał niekorzystny wpływ na stosunek Arabów i muzułmanów do Stanów Zjednoczonych. Z końcem lat 40., gdy nasilał się napływ Żydów do Izraela,
przełożonych Kutuby coraz bardziej niepokoiły jego antyzachodnie i antyamerykańskie poglądy. Uznali, że najskuteczniejszym lekarstwem będzie wysłanie go, by sprawdził, jak w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje oświata. Skończyło się na pobycie w Greeley w Colorado. 2 lata, jakie spędził w Ameryce, w pewnym sensie pogłębiły jego uprzedzenia do Zachodu i miały moim zdaniem kluczowe znaczenie dla ewolucji, jaką przeszedł. Do Ameryki przyjechał w 1948 roku i wyjechał z niej znacznie bardziej antyzachodni niż przedtem. Nie podobał mu się amerykański styl życia. A szczególnie to, że Amerykanie bardzo wiele czasu poświęcają swoim trawnikom. Nie ma lepszego otoczenia dla domu niż przestrzeń porośnięta gęstą, zieloną trawą. Strzyżenie żywopłotów, koszenie trawy i podmiejską obsesję na punkcie zewnętrznego wyglądu Kutub uważał za egoistyczny indywidualizm. Co tydzień pisał listy do Mahfuza Azama, swojego ucznia i protegowanego. Był zaszokowany przywiązaniem amerykańskiego społeczeństwa do materializmu, a także skłonnością do przemocy w zabawie i w sporcie. Na przykład boks, gdy widzowie popijają i krzyczą: zabij go, zabij. Uważał, że rozwój intelektu zależy od promowania wartości humanistycznych. Cywilizacja powinna faworyzować postawy humanitarne, a nie występować przeciwko nim. Takie myśli przychodziły mu do głowy w miejscowej sali parafialnej, gdzie grał patefon, a pastor przyciemniał światło. Tańczono coraz chętniej. Splatały się ramiona, usta napotykały usta. Atmosfera gęstniała od miłości i pożądania. Chodził tam, widział tulące się do siebie twarze i piersi, które dotykały piersi. Opisywał to w swoich pamiętnikach. To było coś, co zmieniło go całkowicie. Przekonało, że społeczeństwo Zachodu skazane jest na zagładę, że jest całkowitym przeciwieństwem szlachetnych wartości islamu. Było to dla niego czymś w rodzaju objawienia, odkryciem samego siebie. Kutub powrócił do Egiptu przekonany, że zachodnie wpływy cofają świat arabski do stanu dżahilii, jak określano pogaństwo istniejące przed narodzinami proroka Mahometa. Dżahilia, pogaństwo. W klasycznych tekstach islamu jest to słowo bardzo pojemne. Oznacza niewiedzę, ale także arogancję. Arogancję pogan, którzy odmawiają uznania prawdy objawionej zawartej we wskazaniach Mahometa. Kutub nadał temu słowu zupełnie nowe znaczenie. Dla niego dżahilia to sytuacja społeczna w Kairze, w Egipcie, a właściwie w całym współczesnym świecie przesiąkniętym zachodnim materializmem. Kutub doszedł w końcu do wniosku, że społeczeństwo, mimo że uważa się za islamskie, może być klasyfikowane jako społeczeństwo pogańskie. Idea, jaką sformułował, głosi, że choć społeczeństwo wyznaje islam, to jednak w rzeczywistości może żyć w niezgodzie z zasadami islamu.
Zdaniem Kutuba jedynym sposobem na zaradzenie tej sytuacji jest utworzenie Republiki Islamskiej, kierującej się nie prawami ustanowionymi przez człowieka, ale prawem boskim. Kutub i jego islamscy zwolennicy musieli popaść w konflikt z nową świecką władzą Egiptu. Król Faruk udał się na wygnanie, a na pytania o przyszłość Egiptu i jego stosunki z Zachodem nadal nie ma odpowiedzi. W 1952 roku grupa oficerów przeprowadziła zamach stanu. Nowym władcą Egiptu został Gamal Abdel Nasser. Zgodnie z jego wizją Egipt i cały świat arabski miał być świecki i zdominowany przez nacjonalizm oraz socjalizm. Była to wizja zorientowana bardziej na Moskwę niż na Mekkę. Nieudana próba zamachu na jego życie dała Nasserowi pretekst do aresztowania tysięcy zwolenników Bractwa Muzułmańskiego. 6 stracono. Wielu, w tym Sayeda Kutubę, skazano na długoletnie więzienie. Jednym z przesłuchujących Kutuba był wtedy młody oficer policji. Pamiętam, że był chory z nienawiści i wściekły. Uważał, że musi się zemścić za niesprawiedliwy wyrok. Człowiek, który dzisiaj stoi na czele Bractwa Muzułmańskiego, siedział w więzieniu razem z Kutubem. Widział braci poddawanych najokrutniejszym torturom, takim, których nie jest w stanie znieść nawet najsilniejszy mężczyzna. Ja sam, zakuty w kajdany, patrzyłem, jak robaki wgryzają się w moje ciało i nie mogłem się nawet ruszyć. Razem z nim była w więzieniu grupa braci muzułmańskich, którzy postanowili strajkować. Więzienne władze uporały się z nimi w prosty sposób. Otworzyli cele i wszystkich rozstrzelali. Kutub był wstrząśnięty. Zastanawiał się, jak to możliwe, że muzułmanin może zabić innego muzułmanina. I doszedł do wniosku, że to nie są muzułmanie. W swojej świadomości ekskomunikował ich. To doświadczenie skłoniło go do napisania drogowskazów. Było to krótkie, ostre i proste wezwanie do rewolucji. Nie możemy się godzić na pogańskie społeczeństwo. Nie możemy być wobec niego lojalni. Islamski dżihad czyni człowieka wolnym, tak by mógł służyć Bogu. Życie i nauki Kutuby miały ogromny wpływ na człowieka, który dzisiaj jest prawą ręką przywódcy Al-Kaidy. Ayman al-Zawahiri urodził się w 1951 roku w Kairze. Zawahiri dorastał w Maadi, zasobnym przedmieściu Kairu, w wykształconej rodzinie należącej do klasy średniej. Mahfuz Azzam, adwokat Kutuby, był wujkiem Zawahiriego. Ayman był spokojny i miał niewielu przyjaciół. Bardzo dużo czytał. Był intelektualistą. W młodości studiował książki religijne oraz polityczne pióra Kutuby i innych. Wszystko go interesowało. Sayed Kutub był przyjacielem rodziny. Jego proces oraz wyrok miały ogromny wpływ na dorastającego Aymana al-Zawahiriego. W 1965 roku władze egipskie ponownie aresztowały Kutuba. Czytałem akta procesu. Było jasne, że wiedział, że zostanie zgładzony. Zdawał sobie sprawę, że reżim Nassera aresztował go i ponownie postawił przed sądem po to, by go zamordować. Wszyscy od Nassera począwszy oczekiwali, że Kutub złoży apelację od kary śmierci, ale Kutub odmówił. Kutub oświadczył, że po śmierci jego idee będą wywierały większy wpływ niż za życia. Generał Fuad Allam był świadkiem egzekucji.
Był bardzo przybity. Powtarzał, że każdy inny wyrok poza boskim jest fałszywy. Mówił swoim zwolennikom, żeby wierzyli jedynie w wyroki Boga. Męczeństwo Kutuba było dla al-Zawahiriego punktem zwrotnym. Po latach napisze, że była to iskra, która rozpaliła płomień dżihadu. Ten młody człowiek dołączył do ruchu islamskiego w wieku 16 lat. Impulsem była egzekucja Sayyida Kutuby. Włączył się wtedy, gdy inni odchodzili. Nie chcieli przysparzać sobie kłopotów. On szukał kłopotów. To wiele mówi o sile woli Aymana Zawahiriego. W swoich pismach Zawahiri cytował później poemat Sayyida Kutuby. Bracie, idź naprzód, choć droga spływa twoją krwią. Nie odwracaj głowy w lewo ani w prawo. Patrz tylko w niebo. W 1967 roku Izrael uderzył na 3 arabskie armie, które stanęły na jego granicach. Siódmego dnia sześciodniowej wojny 1967 roku został pokonany Abdel Nasser, czczony przez postępowych Arabów jako największy Arab od czasów Mahometa. Razem z nim klęskę poniósł arabski nacjonalizm. W następstwie tej bezprzykładnej klęski w świecie muzułmańskim zaczął odradzać się islamizm. Arabskie słowo sahwa oznacza przebudzenie. Bardzo wielu duchownych cieszyło się z tej porażki. Islamiści poczuli się pewniej i dowodzili, że to Bóg pokarał bezbożne rządy za grzeszne uczynki. Twierdzili, że zasłużyły one na karę. Gdy rozmiary klęski poniesionej w sześciodniowej wojnie dotarły do Arabów, islamiści mieli w ręku bardzo silne argumenty. Gdy Nasser umarł, wraz z nim pochowana została idea świeckiego nacjonalizmu arabskiego. Zawahiri podsumował to w następujący sposób. Bezpośredni wpływ porażki 1967 roku był taki, że wielu ludzi, zwłaszcza młodych, powróciło do swojej pierwotnej tożsamości jako członkowie cywilizacji islamskiej. Mniej więcej w tym okresie Abdallah Schleifer poznał rodzinę Zawahiriego i jego krewnych. Rodzina Azamów jest bardzo znana. Przyjmowali z uznaniem to, że przeszedłem na islam. Przez nich poznałem Aymana, który wrzenił się w tę rodzinę i kończył wtedy studia medyczne. To on zabrał mnie na uniwersytet, by pokazać mi, co się naprawdę dzieje. Zobaczyłem młodych ludzi malujących plakaty i kobiety przygotowujące posiłki. Wszyscy przez cały czas demonstrowali. Przebudzenie islamu dotarło na uniwersytety. Domyślałem się, że jest działaczem. Zakładałem, że odgrywa ważną rolę w tym narastaniu islamskich nastrojów na wyższych uczelniach. Nie miałem jednak pojęcia, że należy do tajnej komórki, której zadaniem było przygotowanie zamachu stanu. Zawahiri maskował się. Miał dobre wyniki na studiach. Był młody, nowoczesny, nie nosił brody. Tymczasem potajemnie werbował oficerów armii, by dołączyli do spisku przeciwko Nassera. Anwar Sadat podpisał w Camp David porozumienie pokojowe z Izraelem. Zawahiri uważał go za zdrajcę, który zdradził Egipt i islam.
Zawahiri był buntownikiem, który uważał rząd za nielegalny. O rewolucji zaczął myśleć w wieku 16 lat. Jego obsesją było obalenie systemu przy użyciu wojska lub wyszkolonych i uzbrojonych ludzi. Dostrzegając zagrożenia ze strony wojujących islamistów, rząd zaczął aresztować znanych mu podejrzanych. W 1981 roku, w obawie przed dekonspiracją, komórka w armii, będąca częścią tej samej organizacji terrorystycznej, do której należał Zawahiri, postanowiła przystąpić do realizacji swojego planu. Każdego roku w październiku Anwar Sadat uczestniczył w defiladzie wojskowej. Wydarzenie było tak rutynowe i ograne, że nie robiło większego wrażenia na dziennikarzach i operatorach kamer. Nagle przed trybuną honorową zatrzymała się jedna z ciężarówek. Czterech żołnierzy otworzyło w stronę trybuny ogień. Gdy Sadat upadł, jeden z zabójców wykrzyknął: "Zabiłem faraona." Zawahiri i jego koledzy czytali Sayyeda Kutubę i, interpretując jego pisma, uznali, że można wykląć muzułmanina i usprawiedliwić jego zabójstwo. Pierwszą ofiarą tej logiki był Anwar Sadat. Zamordowanie Sadata było usprawiedliwione, ponieważ uznali, że Sadat nie jest już muzułmaninem i nie zasługuje na to, by żyć. W wyniku masowych aresztowań setki islamistów, w tym Ayman al-Zawahiri, znalazło się w więzieniach. W celi sąsiadującej z Zawahirim zamknięto Montasser al-Zayata. Rażono nas prądem przy pomocy pręta przypominającego policyjną pałkę. Przytykano ją do dziąseł, warg, sutek, a nawet do genitaliów. Kazali nam stać na krześle, a związane z tyłu ręce przekładali nam przez drzwi i usuwali krzesło. Wisieliśmy na drzwiach, podtrzymywani przez ramiona. Skutkiem był przejściowy paraliż mięśni ramion. Niektórzy zostali sparaliżowani na zawsze. Fizyczne tortury były straszne, ale moralne upokorzenie oznaczało jeszcze większe upodlenie. Zawahiri załamał się i ujawnił nazwiska. Tortury zrodziły w Zawahirim niepohamowane pragnienie zemsty. Podczas procesu był jeszcze bardziej skrajnym i bezwzględnym ekstremistą. Wierzymy w naszą religię bardziej niż w ideologię i praktykę. Zrobiliśmy, co w naszej mocy, by zbudować islamskie państwo i islamskie społeczeństwo. Nie żałujemy tego, co oddaliśmy naszej religii, tego, co poświęciliśmy. Jesteśmy gotowi do dalszych poświęceń. Islam odniesie zwycięstwo. Uważam, że te 3-4 lata, podczas których przebywał w więzieniu i był męczony, a także fakt, że załamał się pod wpływem tortur, miały decydujący wpływ na jego dalsze życie. Nigdy nie wybaczył rządowi i sądzę, że nigdy nie wybaczył sobie. Egipski rząd próbował zlikwidować Bractwo Muzułmańskie, ale nie był w stanie zniszczyć idei. Idee dotarły do Arabii Saudyjskiej i do młodego Osamy Bin Ladena. Nieustanne prześladowania Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie sprawiły, że wielu udało się na wygnanie. Dlatego w czasie, gdy Bin Laden był studentem, na uniwersytecie w Dżeddzie pojawili się i zaczęli nauczać liczni bracia muzułmańscy. Jednym z nich był brat Sayyeda Kutuby, Mohamed Kutub.
Mohamed Kutub, brat Sayeda, dotarł do Arabii Saudyjskiej po wyjściu z więzienia. Był wpływowym pisarzem i filozofem, którego idee nie odbiegały od tego, co głosił jego brat. Zaczął wykładać w Dżeddzie i Bin Laden uczęszczał na te wykłady. Cieszyły się ogromną popularnością. Mohamed Kutub wzywał muzułmanów, by górowali nad innymi, by byli najsilniejsi, nie dali się upokorzyć. Prawdopodobnie to właśnie stało się podstawą dzisiejszych poglądów Bin Ladena. Wygląda na to, że Bin Laden już wtedy przygotowywał się do dżihadu. Miał gospodarstwo, do którego jeździł w każdy weekend. Opiekował się końmi, trochę uprawiał ziemię, spał pod gołym niebem. Mówił nam, że musimy być gotowi, ponieważ pewnego dnia staniemy w obronie naszego kraju. Może wyzwolimy Jerozolimę, dlatego musimy być twardzi. Powinniśmy też opanować różne umiejętności. Już wtedy przygotowywał się na spotkanie ze swoim przeznaczeniem. W 1979 roku doszło do wydarzenia, które sprawiło, że ziściły się marzenia Bin Ladena o dżihadzie. Zelektryzowało ono świat muzułmański i postawiło pod bronią tysiące młodych mężczyzn. W Wigilię Bożego Narodzenia na Afganistan najechała Armia Czerwona. Sowieci szybko zajęli kraj. Afgańczykom nikt nie dawał szansy. Niewykluczone, że dla przyszłych pokoleń będzie to kluczowa data XX wieku. Ostatni akt zimnej wojny i początek nowego, wielkiego konfliktu światowego. Za kulisami amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza rozpoczęła tajną operację na wielką skalę. Razem z Saudyjczykami dostarczyliśmy wyposażenie za wiele miliardów dolarów, mając nadzieję, że w rezultacie opór, na jaki napotkają Rosjanie, zmusi ich do odwrotu. Religia sprawiła, że walka stała się jeszcze bardziej zacięta. Dla mudżahedinów Sowieci byli armią bezbożników. Chcąc ukryć swoje zaangażowanie, CIA przekazywała broń i pieniądze za pośrednictwem pakistańskiego wywiadu. Pakistańczycy faworyzowali fundamentalistycznych bojowników, którzy z czasem zaczęli dominować w Afganistanie. W tamtym okresie CIA nie miała nic przeciwko temu. Ważne, że broń docierała do tych, którzy byli najgorliwsi w zabijaniu Rosjan. Wszyscy, którzy wspierali mudżahedinów, świadomie godzili się, by większość broni trafiała do ludzi, którzy rzeczywiście polują na Rosjan. Wojna przedłużała się, a w Pakistanie obozy dla uchodźców rozciągały się aż po horyzont. Cierpienia mieszkańców Afganistanu wstrząsnęły całym muzułmańskim światem, czyli ummą. Umma to światowa wspólnota islamu. Prześladowanie muzułmanina w dalekim zakątku świata dotyka pobożnego wyznawcę równie osobiście i boleśnie jak napaść na sąsiada. Napaść na jakąkolwiek część ummy to napaść na wszystkich. Do poparcia przez ummę partyzanckiej wojny z najeźdźcami, do sprawiedliwej wojny, czyli do dżihadu, najgłośniej wzywał uczony duchowny szejk Abdullah Hazzam. Bin Laden przedstawił się mojemu ojcu. Powiedział, że nazywa się Osama Bin Laden,
i że chce dowiedzieć się, czym jest afgański dżihad. Powiedział, że to jest to, czego szukał od dziecka, że marzył, by być mujahedinem, świętym wojownikiem. Mój ojciec przesiedział z nim wtedy ponad 4 godziny i po tym spotkaniu Osama Bin Laden udał się do Afganistanu. W 1984 roku Bin Laden dotarł, w ślad za Azamem, do pakistańskiego Peszawaru, pokrytego kurzem miasta na granicy z Afganistanem. W owym czasie młody Saudyjczyk zajmował się zbieraniem funduszy na wspólną sprawę. Tutaj, w dawnej rezydencji brytyjskiej administracji, Bin Laden pomógł w założeniu i finansowaniu działalności tzw. biura usługowego. Biuro stało się zalążkiem Al-Kaidy. Zajmowało się przede wszystkim młodymi ochotnikami, którzy przybywali do Peszawaru wesprzeć dżihad jako pracownicy socjalni, lekarze czy bojownicy. Jako jeden z pierwszych zgłosił się algierski dżihadysta noszący pseudonim bojowy Abdullah Hanas, który nadal uważa Osamę Bin Ladena za swojego przyjaciela. Moją uwagę zwróciło to, że podczas całego spotkania, które trwało 2 czy 3 godziny, milczał. Mówił bardzo mało. W początkowym okresie dżihad kierował się szlachetnymi ideałami. Zimą 1984 roku Abdullah Hanas był w pierwszej trójce Arabów, którzy udali się na front, by prowadzić dżihad w imię, jak wierzył, słusznej sprawy. Nie mieliśmy pojęcia, jakie trudności nas czekają. 40 dni maszerowaliśmy w warunkach surowej zimy. Dwaj Afgańczycy zmarli z przenikliwego zimna. Kolumna liczyła 250 mujahedinów, 100 koni, osły, broń i zaopatrzenie. Ta podróż była dla mnie jak ponowne narodziny. Uświadamiasz sobie, że żyjesz wśród afgańskich mujahedinów, którzy walczą o wyzwolenie swojego kraju. Zaczynasz się z nimi identyfikować. Na ramieniu masz broń i jesteś z tego dumny. Bin Laden też chciał brać udział w dżihadzie. Nudziło go zbieranie funduszy. W 1986 roku nieopodal wsi Dżadzi, blisko 20 km w głąb terytorium Afganistanu, utworzył własną niezależną formację bojową. Abdullah Hanas ostrzegał Bin Ladena, że nowa baza to marnowanie pieniędzy i osłabianie ruchu oporu. Na Dżadzi poszło ogromnie dużo pieniędzy i sprzętu, podczas gdy na ważniejszych odcinkach frontu były braki. Tam potrzeby były większe niż w Dżadzi. W dolinie Panjshir trwały ciężkie walki. Walczono na froncie w Kandaharze i w Heracie. Osama był jednak na tyle bogaty, że mógł postawić na swoim. To on wszystko finansował. Nie musiał od nikogo brać pieniędzy. Wyjmował je z własnej kieszeni. W kwietniu 1987 roku radziecka armia przystąpiła do szeroko zakrojonej ofensywy wzdłuż granicy. Wieś Dżadzi leżała dokładnie na trasie łączącej Afganistan i Pakistan. Tędy przemycano do Afganistanu broń. Rosjanie chcieli przeciąć tę drogę.
Arabscy bojownicy po raz pierwszy jako samodzielna jednostka stanęli twarzą w twarz z Rosjanami. Bin Laden właściwie nie dowodził. Dowodzenie przekazał jednemu ze swoich egipskich współpracowników, który okazał się całkiem zręcznym dowódcą wojskowym. Ale z tego co wiadomo, Bin Laden walczył bardzo dzielnie. Z wojskowego punktu widzenia potyczka pod Dżaddzi nie miała większego znaczenia, ale Bin Laden stał się sławny. Stał się znany. To ja zrobiłem jego pierwsze zdjęcia, jakie zostały opublikowane. Od tego czasu Osama był postacią dobrze znaną. Do tej pory Bin Laden zawsze odwracał się plecami do kamer i fotoreporterów. Przez cały miesiąc nie pozwalał się filmować, aż pewien dziennikarz zapytał go, czy nie zechciałby przemówić do świata. Tak właśnie doszło do tych pierwszych zdjęć telewizyjnych. Dziękujemy Bogu, że dał nam w darze wiarę i religię. Dziękujemy Bogu, że dał nam błogosławieństwo dżihadu. Jest on naszym obowiązkiem. Od tego momentu Bin Laden wykorzystywał już media, by kształtować własny wizerunek. Osama Bin Laden odwołuje się do wyobrażeń, które dla muzułmanina mają głębokie znaczenie. Grota to miejsce, gdzie Bóg przemówił do Mahometa. Przy posiłku siedzi ze skrzyżowanymi nogami, tak jak to robił prorok. Lubi zjadać to, co ludzie zostawili na talerzach. Tak zachowywał się prorok. Dotyka strun, które budzą żywy oddźwięk w całym świecie muzułmańskim. Jesteśmy dumni, że niesiemy ten sam sztandar, który prorok wzniósł lata temu. Bóg dał nam dżihad, byśmy obmyli się z naszych grzechów. Od tego czasu arabscy mujahedini stali się bardzo popularni. W ciągu tylko jednego roku liczba arabskich mujahedinów wzrosła wielokrotnie, potroiła się. Chciał utworzyć arabski legion, korpus ekspedycyjny złożony z wyszkolonych bojowników, który mógłby zostać wysłany wszędzie tam na świecie, gdzie muzułmanie byliby zagrożeni. Już wtedy Bin Laden miał pomysł, który później przybierze postać Al-Kaidy. Wizja Bin Ladena miała jednak ulec transformacji, gdy z Egiptu przybył Ayman al-Zawahiri. Po 3 latach spędzonych w więzieniu za spisek przeciwko rządowi Egiptu, Zawahiri został zwolniony. Opuścił Egipt i w 1986 roku dotarł do Peszawaru w Pakistanie. Na miejscu dołączyła do niego grupa podobnie myślących egipskich ekstremistów. W którymś momencie w 1986 roku Ayman al-Zawahiri poznał młodszego i znacznie mniej doświadczonego politycznie Osamę Bin Ladena. Osama Bin Laden zaczął zadawać się z radykałami, z ekstremistami. Zaczął spotykać się i dyskutować z Aymanem al-Zawahirim. Gdy Zawahiri spotkał się z Bin Ladenem, uznał, że kryje się w nim duży potencjał. I tak Bin Laden został jednym z najbliższych przyjaciół Zawahiriego, może nawet człowiekiem, któremu ufał najbardziej. Zawahiri miał na niego wpływ na płaszczyźnie emocjonalnej, intelektualnej i psychologicznej. Zawahiri stał się mózgiem Bin Ladena. Zawahiri doszedł do przekonania, że reżim w Egipcie można obalić tylko przy pomocy terroru. Koran zabrania muzułmanom zabijać innych muzułmanów. Jednak mroczna doktryna znana jako takfir usprawiedliwia tego rodzaju rozlew krwi. Słowo takfir w ostatnich czasach używane jest coraz częściej i w zasadzie jest deklaracją, że mamy do czynienia z niewiernym, że ktoś, z kim się nie zgadzasz, jest niewierny. W islamie tylko Bóg ma prawo decydować, kto jest, a kto nie jest muzułmaninem.
Wojna domowa w islamie tak naprawdę zaczyna się właśnie od tego, że aktywista czy ekstremista, mimo że wierzysz, uzurpuje sobie prawo decydowania o tym, że nie jesteś muzułmaninem. Zawahiri i inni egipscy zwolennicy takfiru zapłodnili wyobraźnię Bin Ladena wizją tego, co można będzie osiągnąć w przyszłości. Każdego można zabić. To był punkt zwrotny w historii Al-Kaidy i ruchu islamskiego. Z chwilą, gdy idea takfiru zapuściła w ruchu korzenie, nikt nie mógł czuć się bezpieczny. W 1988 roku Bin Laden przewodniczył serii spotkań w jednym ze swoich domów w Peszawarze. Zachowało się formalne sprawozdanie z takiego spotkania. Po wyrazach uznania dla Zawahiriego i jego egipskich zwolenników, sprawozdanie opisuje tworzenie nowej organizacji. Działalność Al-Kaidy rozpoczyna się 10 września 1988 roku. Jej celem jest nieść słowo Boga i zapewnić zwycięstwo jego religii. Zawahiri jeszcze nie przystąpił do Al-Kaidy, jednak jego wpływ na Bin Ladena był ogromny. Herezja takfiru zmieniła go z pobożnego, młodego muzułmanina w masowego mordercę. Wierzę, że Bóg pomoże mi przekonać wiernych do dżihadu, tak, by mogła zwyciężyć religia. W tym samym roku, w którym powstała Al-Kaida, radzieckie wojska rozpoczęły stopniowe wycofywanie się z Afganistanu. Zginęło 15 tysięcy radzieckich żołnierzy. Dla Rosjan to był ich Wietnam. Dla młodego pokolenia w świecie muzułmańskim to było ekscytujące wydarzenie. Dowodziło bowiem, że muzułmanie nie każdą wojnę muszą przegrać. Teraz planowali zabrać dżihad ze sobą do domu. Wielu z nich po powrocie do swoich krajów stanęło na czele zbrojnego oporu, tworząc własne grupy terrorystyczne. Pojawili się w Algierii, w Egipcie, w Arabii Saudyjskiej. Można ich było spotkać w różnych miejscach, to był poważny problem. Nowi dżihadyści ogłosili takfir, innymi słowy uznali bliskowschodnie rządy za bezbożne. Była to tak zwana strategia bliskiego wroga, a jednym z jej głównych adwokatów był Ayman al-Zawahiri. Zawahiri nauczał Bin Ladena, czym jest dżihad i jak arabskie rządy, zamiast przestrzegać Koranu, służą interesom Żydów i chrześcijan na całym świecie, a zwłaszcza interesom Stanów Zjednoczonych. Dlatego trzeba z nimi walczyć. Ludzie sprawujący władzę są niezwykle potężni. Mają siłę wojskową, mają pieniądze, są powiązani z Zachodem, który ich wspiera i który im patronuje. Dlatego w tej nierównej walce wszelka przemoc jest usprawiedliwiona. Nie wolno nam popierać takich władców. Musimy z nimi walczyć. W roku 1989 Bin Laden wrócił do Arabii Saudyjskiej. Wydarzenia sprawiły, że szybko zwrócił się przeciwko własnemu rządowi i stał się nieprzejednanym wrogiem Stanów Zjednoczonych. Ten mężczyzna spędził część życia w górach jako bohater. Miał coś ważnego do zrobienia i nagle okazuje się, że ma się zająć budownictwem, rachunkami, pieniędzmi. Dla niego takie zajęcie to nuda. Dlatego inwazja Kuwejtu przez Saddama Husajna stała się wymarzoną okazją, by mógł wrócić do roli bojownika świętej sprawy.
W sierpniu 1990 roku czołgi Saddama Husajna wjechały przez pustynię do Kuwejtu. Zaniepokojony zagrożeniem dla Arabii Saudyjskiej i jej ropy, do Dżeddy na czele amerykańskiej delegacji udał się sekretarz obrony Dick Cheney. Zaproponowaliśmy, że przyjedziemy, że sprowadzimy duże siły, wystarczająco duże, żeby uporać się z tym problemem i że zostaniemy do zakończenia sprawy, a kiedy będzie po wszystkim, wycofamy się. Król Fahd powiedział do Cheneya: ufam prezydentowi Bushowi, proszę mu powiedzieć, żeby szybko przysłał armię. Trzymam go za słowo, że wycofacie się, gdy to się skończy. Osama bin Laden dostrzegł okazję. Sam budował prywatną armię. On i Al-Kaida uznali, że pojawia się okazja, by jej użyć w obronie własnej ojczyzny. Pomysł polegał na tym, że mujahedini bin Ladena oraz tysiące bezrobotnych młodych Saudyjczyków będą bronić Arabii Saudyjskiej przed milionową armią doskonale wyszkolonych Irakijczyków, dysponującą jednym z największych na świecie korpusem czołgów. Pełen entuzjazmu udał się porozmawiać o swoich planach do ministra obrony i księcia Turcji. W odpowiedzi usłyszał: bardzo dziękujemy, ale proszę więcej nie dzwonić. W razie potrzeby sami się zgłosimy. Uważano, że szanse bin Ladena na odparcie Irakijczyków są praktycznie żadne. Z powodu uległości wobec Zachodu, zwłaszcza Ameryki, saudyjski reżim nie dopuściłby własnej ziemi bronili synowie tego kraju, natomiast pozwoliłby zrobili to za nich amerykańscy niewierni. Dla Osamy decyzja króla, by zaprosić Amerykanów na Półwysep Arabski, oznaczała zerwanie z Arabią Saudyjską. Wszyscy muzułmanie znają słowa proroka, że na Półwyspie nie ma miejsca dla niewiernych. Ta sprawa miała silny wpływ na motywację nie tylko Osamy bin Ladena, ale także innych muzułmanów. Nie chcemy, żeby broniły nas żydowskie, chrześcijańskie kobiety w mundurach. Nasi przywódcy kłamali, mówiąc, że zaproszono ich jedynie na 3 miesiące. Nie chcemy, żeby broniły nas kobiety. Pierwsza wojna nad Zatoką dobiegła końca i armię Saddama Husajna zmuszono do odwrotu. Ale amerykańscy żołnierze nie wyjechali. Mówiąc o tym, Bin Laden zawsze wylicza, ile lat już minęło. Wpuściliśmy Amerykanów na rok, a tymczasem oni wciąż tam są, choć jest rok 96, 7, 8. Skłócony z rodziną królewską Bin Laden nie był mile widziany we własnym kraju. W 1992 roku opuścił Dżeddę. Przez następnych kilka lat jego kryjówką była stolica Sudanu, Chartum. Sudan stał się pierwszym sunnickim krajem, w którym powstał rząd będący owocem arabskiego przebudzenia. Architektem sudańskiej rewolucji był wykształcony w Paryżu islamista Hassan al-Turabi. W Pałacu Ludowym nad Nilem Turabi organizował konferencję z udziałem najbardziej radykalnych islamistów z całego świata. Turabi chciał stworzyć w Chartumie centrum tych wszystkich ugrupowań i zapraszał w gościnę do Sudanu każdego, kto twierdził, że opowiada się za dżihadem lub popiera rewolucję. Sudan pozwolił ekstremistycznym ugrupowaniom zbudować na terenie kraju aż 30 obozów szkoleniowych, podobnych do tego, który kryje się za tą bramą. Tak wtedy, jak i teraz, niewygodne pytania Turabi zbywa uśmiechem.
Dlaczego budowali te obozy? To były spotkania partyzantów. Nie prowadzili dyskusji na temat kultury, nie zajmowali się studiowaniem. Nie o to oczywiście chodziło. Spotykali się jako bojownicy, przyjeżdżali, by się szkolić i zastanawiać, jak prowadzić dżihad. Z pozoru mogło się wydawać, że Bin Laden pożegnał się z dżihadem. Jego ogromny majątek sprawił, że stał się ważną postacią dla sudańskiej gospodarki. Realizował kluczowe projekty budowlane. Zbudował lotnisko, zbudował drogę do lotniska, zaczął też inwestować w rozwój hodowli i w rolnictwo. Ale Bin Laden nie zrezygnował z dżihadu. Trzy wille, które wynajmował w najbogatszej dzielnicy Chartumu, były pilnie strzeżone. Uzbrojonych ochroniarzy zapewnił mu nie kto inny jak Ayman al-Zawahiri. Sudan był dla Zawahiriego naturalnym zapleczem dla wojny z Egiptem. Granica z nim jest nieszczelna i długa. Do przemytu broni wykorzystywał dawne szlaki handlowe. To właśnie stąd ugrupowanie Zawahiriego rozpoczęło kampanię terroru. Blisko 400 osób zginęło w ciągu ostatnich 18 miesięcy w zamachach bombowych zorganizowanych przez islamskich bojówkarzy. Zaczął od kilku zamachów w Kairze. Sudańczycy patronowali tym przedsięwzięciom. Nie odpowiadał im reżim Mubaraka. Wierzyli, że rozpoczęta przez nich w Sudanie rewolucja islamska pewnego dnia przeniesie się do Egiptu i ogarnie cały region. Współpracowali ręka w rękę z Zawahirim. Takfir oznacza przyzwolenie na zabijanie innych muzułmanów w imię islamu. Gdy najpierw Zawahiri, a następnie Osama Bin Laden uruchomią takfir, wielu niewinnych muzułmanów zapłaci za to życiem. Bin Laden zaczął już nie tylko krytykować saudyjski rząd, ale wzywać do jego obalenia. Uznano, że przekroczył dopuszczalną granicę i dlatego został pozbawiony obywatelstwa. Obecność amerykańskiego wojska w Arabii Saudyjskiej była nadal problemem. 13 listopada 1995 roku przed budynkiem zajmowanym przez amerykańskich żołnierzy wybuchła pierwsza z dwóch bomb, zabijając 7 osób. Eksplozje w Riadzie i Kobarze były wyraźnym sygnałem dla armii najeźdźców, by wynieśli się, zanim będzie za późno. Sprawcy zostali schwytani. Dowody wyraźnie świadczyły o tym, że Bin Laden miał coś wspólnego z zamachami. Zanim zostali ścięci, saudyjska telewizja pokazała nagrane zeznania młodych ludzi oskarżonych o podłożenie bomb. Wyznali, że działali za namową między innymi Bin Ladena. W kwaterze głównej CIA w Langley pod Waszyngtonem obraz Bin Ladena jako bogatego biznesmena stawał się coraz mniej aktualny. Po eksplozji w Riadzie w listopadzie 1995 roku zaczęliśmy się uważniej przyglądać Bin Ladenowi. Głównie dlatego, że jego nazwisko zaczęło pojawiać się wszędzie przy okazji operacji wywiadowczych. Powołaliśmy komórkę do spraw Bin Ladena. Zaczęła działać w styczniu 1996 roku. Stało się jasne, że patronuje wielu ludziom, którzy w gruncie rzeczy są terrorystami. Do końca 1996 roku zidentyfikowaliśmy 25 do 30 krajów, w których przebywali ludzie, o których wiedzieliśmy, że mają powiązania z Al-Kaidą. Wzmianki o Al-Kaidzie pojawiały się w co najmniej kilkudziesięciu krajach. Uważano, że Bin Laden był powiązany w jakiś sposób z tymi wszystkimi ludźmi i że udzielał wielu z nich pomocy finansowej.
Naciskaliśmy na Sudańczyków, żeby go wydali albo wydalili z kraju. W rezultacie tych wszystkich nacisków sudański rząd nakazał mi przerwać wszelką działalność. Tak więc Bin Laden został zmuszony do opuszczenia Sudanu. Strategia bliskiego wroga nie powiodła się. Nie upadł żaden z bliskowschodnich rządów. Samolot Bin Ladena ponownie wziął kierunek na Afganistan i wylądował nieopodal Dżalalabadu. W 1996 roku w Afganistanie toczyła się wojna domowa. Wyjście Rosjan nie przyniosło pokoju, lecz zapoczątkowało 6-letnią anarchię, wynik walki przywódców plemiennych o władzę. Stolica Afganistanu, Kabul, zmieniła się w stertę gruzów. Do walki włączyła się nowa siła, noszący czarne i białe turbany, talibowie. Talibowie rekrutowali swoich zwolenników ze szkół religijnych. Wiele z nich finansował saudyjski rząd. Dla talibów prawo i porządek oznaczały dosłowne i bezwzględne egzekwowanie islamskiego prawa, szariatu. Osama Bin Laden czuł się tu jak u siebie w domu. Wzywam wszystkich muzułmanów, by udzielili poparcia temu narodowi, ponieważ wzniesie on wysoko sztandar islamu. Operator Al-Kaidy sfilmował kryjówkę Bin Ladena i chroniące ją czołgi talibów. Bin Laden spędził tutaj lato, pracując nad 60-stronicową fatwą. Oznaczała ona zasadniczą zmianę strategii. Dowodził w niej, że Al-Kaida powinna przerwać ataki na bliskowschodnie rządy, czyli na bliskiego wroga. Nowym celem było mocarstwo, które popierało te rządy. Daleki nieprzyjaciel, Stany Zjednoczone. Naszym największym wrogiem jest sojusz amerykańsko-syjonistyczny. To jest ostrze włóczni wymierzonej w umę, nasz naród. Nie marnujcie wysiłków na innych wrogów. Tamtej jesieni telewizyjny dziennikarz pracujący dla Channel 4, Gwyn Roberts, dotarł do Afganistanu, starając się o wywiad z najsłynniejszym dysydentem Arabii Saudyjskiej. Polecieliśmy do Afganistanu i wylądowaliśmy w Dżalalabadzie. Pierwszy obraz, jaki zapamiętałem, to siedzący w kucki talibski żołnierz, przypominający drapieżnego ptaka. Kamera Robertsa uchwyciła panującą w Afganistanie anarchię. Kolejne miasta wpadały w ręce talibów. Wzdłuż głównych dróg rozstawione były posterunki talibów. W pobliżu posterunków na poboczu drogi można było zobaczyć wyrwane z kaset taśmy dowód, że nie pozwalali niczego filmować. Roberts zameldował się w hotelu w Dżalalabadzie i przez wiele dni czekał na wiadomość od swojego kontaktu w Al-Kaidzie. Siedziałem tam, aż pewnego wieczoru, około 9:00, nagle zjawił się i powiedział: załatwione. Na zewnątrz panowały całkowite ciemności. Byłem nieco zdenerwowany. Zapytałem, czy wszystko w porządku. Odpowiedział: będzie dobrze, jeśli tylko nie masz na sobie czegoś, co mogłoby pomóc Amerykanom w ustaleniu, dokąd jedziemy. Zapytałem wtedy, co by się stało, gdybym miał coś na sobie. Powiedział, że raczej nie wróciłbym żywy.
W tym momencie rozbłysły światła i przed nami gwałtownie zahamowała Toyota Land Cruiser i ruszyliśmy z szaleńczą prędkością, mijając po drodze szereg posterunków talibów. Następnie zaprowadzili mnie do obozu, gdzie był Bin Laden. Zaskoczył mnie w nim brak charyzmy. Był bardzo uprzejmy. Ma długie, delikatne palce. Nie sprawia wrażenia fanatyka. Mówi spokojnie. Spędziliśmy razem około 3 godzin. Zaprosił mnie na kolację, podano kurczaka i frytki. Cały czas rozmawialiśmy. W trakcie rozmowy fotografowano nas razem. Roberts był pierwszym dziennikarzem, któremu udało się zdobyć nieco wiedzy o rodzącej się strategii Al-Kaidy. Moim zdaniem już wtedy istniał całkiem dobrze przygotowany plan wojny światowej. Jeśli Bóg pozwoli, wybuchnie wojna między islamem a Amerykanami i ich sojusznikami. Ludzie z jego otoczenia mówili, że w ciągu 10 lat dojdzie do wojny światowej, obejmujący obszar od Chin po Afganistan, Bliski Wschód i Północną Afrykę, która potem ogarnie także Zachód. Moim zdaniem ta przepowiednia właściwie się spełniła. W listopadzie 1996 roku przyszła kolej na dziennikarza Abdullah Bari Atwana. Przeprawił się przez afgańskie góry i przeprowadził wywiad z Bin Ladenem. On także szybko zrozumiał, że Al-Kaida ma jasno sprecyzowane cele wojskowe i strategię obliczoną na 25 lat. Pierwszym krokiem ma być wyrzucenie zagranicznych wojsk z Półwyspu Arabskiego i świata muzułmańskiego. Potem chcą usunąć skorumpowane nieislamskie rządy, które nazywają marionetkami Zachodu, a następnie wprowadzić szariat, islamskie prawo. Później roku aż do 2020 rozszerzać wpływy, licząc na odbudowę Imperium Osmańskiego pod wodzą Al-Kaidy i Osamy Bin Ladena. W 1997 do Bin Ladena ponownie dołączył Ayman al-Zawahiri. Nie zdoławszy obalić drogą terroru egipskiego rządu, postanowił przystąpić do Al-Kaidy i przyjąć jej strategię. Na Zachodzie rozpowszechnione jest przekonanie, że Zawahiri to taka szara eminencja, że to on podejmuje decyzje w Al-Kaidzie, a Bin Laden jest tylko jego tubą. Tymczasem dla Zawahiriego rezygnacja z głównego celu, jakim był egipski rząd, i przyznanie Osamie racji, że najpierw trzeba zaatakować dalekiego wroga, Amerykanów, to była moim zdaniem bardzo poważna zmiana koncepcji intelektualnej. Układ jest więc następujący. Adiutant Zawahiri i Bin Laden generał. Al-Zawahiri nie utracił jednak nic ze swoich politycznych umiejętności. Był przekonany, że Bin Laden powinien zaostrzyć przekaz zawarty w fatwie z 1996 roku. Al-Zawahiri namówił Bin Ladena, by opublikował oświadczenie głoszące, że celem naszej kampanii jest każdy Amerykanin i każdy Żyd. Bin Laden i Zawahiri organizowali konferencje prasowe, mówiąc o fatwie i grożąc zabijaniem Żydów i Amerykanów. Ludzie Al-Kaidy uważali, że Ameryka, jeśli wystąpi się przeciwko niej w określony sposób, zachowa się jak kowboj. Samobójcze zamachy bombowe na amerykańskie ambasady w Kenii i Tanzanii dały efekt, na jaki Al-Kaida liczyła. Bin Ladena nie interesowało zabicie kilku Amerykanów w ambasadach. Chciał sprowokować Clintona, żeby odpowiedział jak kowboj. Trzynaście dni później prezydent Clinton wygłosił orędzie do narodu. Wydałem dzisiaj naszym siłom zbrojnym rozkaz ataku na powiązane z terroryzmem cele w Afganistanie i Sudanie, ponieważ chodzi o bezpośrednie zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego. Cel naszej misji był jasny – uderzyć w siatkę radykalnych ugrupowań finansowanych i powiązanych z Osamą Bin Ladenem.
prawdopodobnie najważniejszym organizatorem i finansistą międzynarodowego terroryzmu w dzisiejszym świecie. Z wojskowego punktu widzenia ataki rakietowe nie powiodły się. Zniszczona w Sudanie fabryka chemiczna, jak się okazało, produkowała ibuprofen i lekarstwa weterynaryjne, a nie gaz trujący. W Afganistanie zabito 21 rekrutów Al-Kaidy. Tymczasem Bin Laden i Zawahiri znajdowali się wtedy ponad 500 kilometrów dalej. Amerykanie zachowali się tak, jakby realizowali napisany przez niego dla nich scenariusz. Chciał takiej właśnie amerykańskiej reakcji wobec krajów muzułmańskich. Bardzo dobrze pamiętam, że w 1998 po zamachach w Kenii i Tanzanii wśród muzułmanów pojawiły się poważne kontrowersje, czy można usprawiedliwić śmierć 200 cywilów, którzy zginęli w tych ambasadach. Gdy Clinton ogłosił, że Bin Laden jest jego wrogiem, kontrowersje ucichły. Ludzie z saudyjskiego wywiadu mówili mi, że w okresie między 1998 rokiem a zamachami z 11 września do Bin Ladena dołączyło co najmniej 11 tysięcy ochotników. Wszystko dlatego, że Amerykanie tak właśnie zareagowali. Na ślubie syna Bin Laden recytuje wiersz poświęcony dżihadowi. Była to kolejna okazja, by przyjrzeć się strategii Al-Kaidy. Syn Bin Ladena, Mohammed, ożenił się z córką Abu Hafsa, głównego stratega wojskowego Al-Kaidy. W czasie wesela Abu Hafs rozmawiał z dziennikarzem arabskim o tym, jak Al-Kaida wciągnie Amerykę do wojny na muzułmańskiej ziemi i w jakich krajach może do tego dojść. Wyjaśniał mi, co się stanie w ciągu nadchodzących 5 lat. Powiedział, że na świecie są 2 lub 3 miejsca najbardziej odpowiednie do tego, by walczyć z Amerykanami. To Afganistan, Irak i Somalia. Oczekujemy, że Amerykanie uderzą na Afganistan i jesteśmy na to przygotowani. Chcemy, żeby przybyli do Afganistanu. Czy chcieli wciągnąć nas w wojnę na terenie krajów islamskich? To jasne. Pewne jest to, że zależało im, by muzułmanie widzieli w Amerykanach niewiernych, którzy najechali ziemie muzułmańskie. Bin Laden polecił wydziałowi prasowemu Al-Kaidy przygotowanie specjalnego wideo. Znalazły się w nim zdjęcia z obozów szkoleniowych Al-Kaidy. Wideo zostało szeroko rozpowszechnione w środowisku wojujących islamistów na Bliskim Wschodzie i poza nim. Wśród aktywistów, których dzięki rosnącej sławie Bin Ladena pociągał Afganistan, znaleźli się 4 młodzi ludzie. Wyruszyli z Hamburga, z Niemiec. Mówili po angielsku i byli obeznani z życiem na Zachodzie. Jedynie przywódca grupy, Egipcjanin Mohammed Atta, znał całą prawdę o misji, w jakiej mieli wziąć udział. Pozostałym powiedziano jedynie, że będzie to bohaterska akcja wymierzona w Stany Zjednoczone. Wyznaczono im pierwsze zadanie. Mieli zapisać się na kurs pilotażu. Latem 2001 roku Al-Kaida dawała otwarcie do zrozumienia, że nadchodzi chwila spektakularnego ataku. Zaproponowano nam wywiad z Bin Ladenem. Nasze kierownictwo wyraziło zgodę i poleciło mi przeprowadzenie rozmowy. Gdy dziennikarz dotarł do nich, Bin Laden i Zawahiri pozwolili się sfilmować i podsunęli informacje. Dostaniesz od nas informację, która wywoła wielkie zaskoczenie. W nadchodzących tygodniach zaatakujemy pewne amerykańskie obiekty. Zawiadamiali wszystkich, że wydarzy się coś wielkiego.
amerykański naród nadal jest w stanie szoku i przerażenia z powodu tego, co się stało 11 września 2001 roku. Potężna fala pogłosek i spekulacji przysłoniła prawdę o tym, co działo się w dużej części świata muzułmańskiego. Niewyraźny film nakręcony amatorską kamerą w niespełna miesiąc po zamachach na bliźniacze wieże pokazuje Bin Ladena otwarcie chełpiącego się 11 września. Bracia, którzy przeprowadzili atak, wiedzieli jedynie, że chodzi o męczeńską akcję. Dopiero tuż przed wejściem na pokład zapoznaliśmy ich z planem. Bin Laden pokazuje nawet rękami, jak samoloty uderzyły w wieżę. Tymczasem wielu muzułmanów wolało wierzyć, że taśma została sfabrykowana przez Amerykanów. Z mojego rozkazu Armia Stanów Zjednoczonych rozpoczęła ataki na obozy szkoleniowe terrorystów Al-Kaidy oraz na obiekty wojskowe reżimu talibów w Afganistanie. Października 7 siły zbrojne USA rozpoczęły operacje wymierzone w Afganistan. Bin Laden od dawna przygotowywał się i marzył o amerykańskiej inwazji. Bin Laden już od 1997 roku z całą otwartością mówił: chcemy widzieć Amerykanów w Afganistanie, damy im taką samą nauczkę, jaką daliśmy Rosjanom. Istnieje duża różnica między amerykańskimi i rosyjskimi żołnierzami. Amerykański żołnierz jest psychologicznie pozbawiony motywacji, jest papierowym tygrysem. Jednak wojna w Afganistanie nie potoczyła się tak, jak oczekiwał Bin Laden. Amerykańskie siły specjalne korzystały z poparcia tysięcy mujahedinów na ziemi i bombowców B-52 w powietrzu. Większość Afgańczyków nie miała ochoty bronić talibów czy Al-Kaidy. Od dawna przyglądali się podejrzliwie afgańskim Arabom. Gdy pętla wokół Al-Kaidy zaczęła się zaciskać, jej kierownictwo uciekło na wschód. Sam Bin Laden dotarł do gór Tora Bora 14 listopada 2001 roku. Zawahiri był przy nim, gdy Amerykanie na początku grudnia przystąpili do intensywnych bombardowań. Nasza grupa była oddalona od Bin Ladena o 1,5 kilometra. Miałem na szczycie góry 4 ludzi, którzy oświetlali ich laserami. Atakowaliśmy ich z powietrza. Niewiele brakowało, żeby zginął. Przez pierwsze 3 dni grudnia zrzuciliśmy na Bin Ladena mnóstwo żelastwa. Przy jednym z zabitych bojowników Al-Kaidy znaleźliśmy radio. Słuchaliśmy, jak Bin Laden przemawia do swoich ludzi, jak się z nimi modli, jak przeprasza, że zaprowadził ich do miejsca, które okazało się pułapką i w którym tylu z nich ginie. Pentagon przydzielił do akcji jedynie 40 Amerykanów z formacji Delta i garstkę brytyjskich komandosów. Nie rozumieli, że potrzebujemy żołnierzy amerykańskich, a nie afgańskich. Uważałem, że trzeba wykonać tę robotę korzystając tylko z sił amerykańskich, bo można im ufać. Amerykańscy generałowie to biurokraci. Nie chcieli w Tora Bora narażać swoich żołnierzy na ryzyko. 7 grudnia połączył się ze mną mój zastępca, który znajdował się na najbardziej wysuniętej pozycji i oświadczył, że przerwali walkę. Zapytałem, co to znaczy. A on powiedział, że Al-Kaida przysłała 2 ludzi na negocjacje i że rozmawiają z jednym z afgańskich przywódców, który jest po naszej stronie.
Kazałem mu powiedzieć, że ich chrzanimy i że wszystkich zabijemy. Taka jest nasza oferta negocjacyjna. Bin Laden zdołał uciec, bo rzucił przeciwko nam mnóstwo ludzi, rozkazując im walczyć do ostatniej kropli krwi, bo w ten sposób opóźnią nasze natarcie. Rzeczywiście wielu z nich walczyło do końca. Bin Laden wykorzystał tę sytuację i uciekł na południe do Pakistanu. A Pakistańczycy oczywiście nie zamknęli wszystkich możliwych przejść. Najbardziej poszukiwani ludzie na świecie schronili się na dzikich, pozostających poza prawem terytoriach plemiennych przylegających do północno-zachodniej granicy Pakistanu. Mieli szczęście. Przeżyli. Został ranny w prawe ramię. Na pierwszym wideo po bombardowaniach Tora Bora widać, że używa prawej ręki, co jest bardzo dziwne. Wiem, że jest leworęczny. Bombardowania Tora Bora były dla Al-Kaidy straszliwym ciosem. Stracili bezpieczne schronienie i opiekę ze strony talibów. 85% infrastruktury Al-Kaidy i w ogóle całej organizacji uległo zniszczeniu. Wtedy myślałem, że to już koniec Al-Kaidy. W 2002 roku wydawało się, że amerykańska potęga wojskowa przetrąciła kręgosłup Al-Kaidy jako aktywnej siły bojowej. Kiedy jednak Amerykanie ogłosili, że planują inwazję na Irak, wszystko uległo zmianie. Nie ma się co oszukiwać. Gdy prezydent wyda rozkaz ataku, lepiej uważać. Uderzenie będzie miażdżące. Po inwazji i zajęciu Iraku w marcu 2003 roku Al-Kaida odżyła. To była odnowiona Al-Kaida. Zaczęła nowe życie i to jakie życie? Bin Laden nawet w najśmielszych marzeniach nie liczył na tak nieoczekiwany prezent od Amerykanów jak inwazja na Irak. Mimo sukcesu, jakim było obalenie talibów, prezydent Bush nadal obawiał się, że jakiś nieodpowiedzialny kraj może udostępnić Al-Kaidzie broń masowego rażenia. Informacje pochodzące ze źródeł wywiadowczych, z nasłuchu, a także zeznania zatrzymanych osób dowodzą, że Saddam Hussein pomaga i chroni terrorystów, w tym także członków Al-Kaidy. Osama Bin Laden mówi, będę stopniowo zadawał Amerykanom coraz większy ból, aż wreszcie mnie zauważą. Jeśli mają broń jądrową, to jej użyją. Nie chodzi o odstraszanie, dla nich jest to broń pierwszego uderzenia. Stany Zjednoczone zwrócą się do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych o zwołanie posiedzenia w dniu 5 lutego, na którym sekretarz stanu Powell przedstawi dane wywiadu dotyczące związków Iraku z ugrupowaniami terrorystycznymi. Chciałbym dzisiaj zwrócić Waszą uwagę na potencjalnie znacznie bardziej złowrogi związek między Irakiem a terrorystyczną siatką Al-Kaidy. Ten związek łączy klasyczną organizację terrorystyczną i nowoczesne metody zabijania. Aby połączyć Saddama Husajna z Al-Kaidą, Colin Powell wykorzystał mało znanego terrorystę jordańskiego. Irak gościł u siebie śmiertelnie niebezpieczną siatkę terrorystyczną kierowaną przez Abu Musab al-Zarqawiego, wspólnika i współpracownika Osamy Bin Ladena i jego ludzi. W rzeczywistości Zarqawi nie był członkiem Al-Kaidy i jak ustaliła potem Senacka Komisja do Spraw Wywiadu, nie miał związków z Saddamem Husajnem.
Abu Musab al-Zarqawi, nawet gdy przebywał jeszcze w Afganistanie, zawsze chciał być niezależny od Osamy Bin Ladena. Bin Laden chciał, żeby dołączył do Al-Kaidy. Odmówił przystąpienia do Al-Kaidy. Bin Laden zwracał się do niego 7 razy, zawsze odmawiał. Nie przyłączył się do Al-Kaidy. Miał swoje własne obozy w Heracie i swoich własnych zwolenników. Mógł dystansować się od Al-Kaidy i nigdy w czasie, gdy był w Afganistanie, nie przysięgał posłuszeństwa Osamie Bin Ladenowi. Po 11 września i amerykańskiej wojnie z afgańskimi talibami Zarqawi z niewielką grupą zwolenników schronili się w północnym Iraku. Gdy Amerykanie najechali na Irak, Zarqawi rozpoczął swoją własną, prywatną wojnę, nie mającą nic wspólnego z Bin Ladenem czy Al-Kaidą. Przywódcy Al-Kaidy nie interesowali się krwawą karierą Zarqawiego. Dopiero coraz częstsze, spektakularne zabójstwa wzbudziły ich niepokój. Przejęty przez zachodni wywiad List ostrzegał Zarqawiego, że może utracić szerokie poparcie dżihadystów, jakim cieszy się w Iraku. List do Zarqawiego wysłał al-Zawahiri. Doradzał mu, by przestał zabijać osoby cywilne. Zarqawi był wściekły. Odpowiedział Zawahiriemu, żeby go nie pouczał i nie wydawał mu rozkazów. Pisał: jesteś daleko od pola walki i nie wiesz, co się tu dzieje. Mimo nieporozumień, Zarqawi potrzebował aprobaty Al-Kaidy. Przez pewien czas prowadzili negocjacje. Zarqawi nie miał własnej międzynarodowej pozycji. To trochę tak jak z piracką flagą. Gdy wciągniesz taką flagę na masz, wszyscy wiedzą, kim jesteś, i on właśnie chciał mieć taki znak rozpoznawczy. Nie wiemy wprawdzie, jak doszło do porozumienia, ale odpowiadało ono obu stronom. Ukrywający się w górach Bin Laden i Zawahiri mogli głosić, że w strukturze dowodzenia Al-Kaidy istnieje iracka Al-Kaida i że to oni decydują o tym, co dzieje się w Iraku. Zarqawiemu pozwolono, by występował jako szef Al-Kaidy w Iraku. Tymczasem jego dni były policzone. Amerykańska armia ogłosiła, że jej siły specjalne w końcu go dopadły. W czerwcu 2006 roku bomba położyła kres jego morderczej karierze. Zarqawi nie żyje. Ale możemy oczekiwać, że terroryści i rebelianci będą nadal działać bez niego. Trudna i konieczna misja w Iraku trwa. Uważam, że Amerykanie zrobili dokładnie to, na co liczył Osama. Otwarta wojna prowadzona przeciwko dwóm krajom muzułmańskim stała się narzędziem przysparzającym zwolenników Al-Kaidzie i jej ideologii. Osama dostał to, czego chciał. Długie wojny, takie jak w Iraku i w Afganistanie, pasują do ogólnej strategii Al-Kaidy. Mówił mi, że jest mu niesłychanie trudno zwalczać Zachód na terenie Europy i w Stanach Zjednoczonych. Dlatego planują wciągnąć Stany Zjednoczone w wojnę na wyniszczenie. Bin Laden zaczął to nazywać walką aż do wykrwawienia i bankructwa. On bardzo wyraźnie widzi, że nie może pokonać Stanów Zjednoczonych militarnie, że musi atakować w taki sposób, żebyśmy wykorzystywali przeciwko niemu nasze zasoby w tempie, którego nie możemy utrzymać. Mówił: wystarczy, że ja, Osama Bin Laden, wyślę gdzieś w świat dwóch ludzi ze sztandarem Al-Kaidy, a Amerykanie natychmiast tam polecą, wyślą wojsko i wydadzą pieniądze. Z pewnością wydaliśmy na walkę z Bin Ladenem ogromne pieniądze, a wojna w Iraku sprawiła, że wyciekają jeszcze szybciej. Z jego punktu widzenia wojna na wykrwawienie, aż do bankructwa, ma się bardzo dobrze.
Nie wiemy, gdzie dzisiaj znajduje się Bin Laden. Trzy armie poszukują go na górskich terenach plemiennych wzdłuż granicy pakistańsko-afgańskiej. To dzika kraina, w której niemal każde zabudowanie to mała forteca. Jej mieszkańcy są fundamentalistami. Wszędzie pełno lokalnych talibów. Nagroda za żywego albo martwego Bin Ladena wynosi 25 milionów dolarów, ale już wcześniej wyznaczano za niego nagrodę i nigdy się tym nie przejmował. Amerykanie modlą się do pieniędzy i myślą, że wszyscy są tacy jak oni. Przysięgam na Allaha, że gdybym podejrzewał, że nagroda może kogoś skusić, musiałbym zmieniać moich ochroniarzy. Nigdy nie zmieniłem ani jednego. Po raz pierwszy w historii pakistańska armia rozlokowała tutaj 80 tysięcy żołnierzy. Liczne starcia zbrojne zmusiły ją do częściowego wycofania się. Pakistańskie dowództwo wojskowe twierdzi, że Bin Laden nie stoi już na czele funkcjonującej organizacji terrorystycznej. Dowództwo Al-Kaidy, gdziekolwiek by nie było, z powodu podsłuchu nie jest w stanie porozumiewać się przez internet, radio czy przez telefon. Dowódcy Al-Kaidy potrzebują 2 miesięcy, by wysłać rozkazy i otrzymać odpowiedź, dlatego że polegają wyłącznie na kurierach. Robimy dużo szumu wokół tego, że Al-Kaida jest w grobie, że przetrąciliśmy jej kręgosłup, że nie może się porozumiewać ze swoimi ludźmi, że jest odizolowana. Według mnie jako organizacja istnieje nadal. Nagrywane przez Al-Kaidę wideo wydają się potwierdzać, że nadal funkcjonuje jako organizacja. Ale Al-Kaida dała także początek al-kaidyzmowi, inspirując samodzielne tworzenie się terrorystycznych grup na całym świecie. John Miller, telewizyjny dziennikarz, który w 1998 roku przeprowadził wywiad z Bin Ladenem, teraz pracuje dla FBI. Gdy masz do czynienia z terrorystyczną organizacją albo mafią, czy czymkolwiek, co posiada ciało kierownicze, pilnujesz centrali, nadzorujesz łączność, śledzisz szefów. Tymczasem tu nie ma już żadnej centrali do śledzenia. Centrala może być wszędzie. Niszcząc Al-Kaidę jako zorganizowaną strukturę, zmieniliśmy ją w coś w rodzaju franszyzy. Wszystko, czego potrzebujesz, żeby się przyłączyć, to idea i laptop. Internet i 5000 internetowych witryn dżihadystów rozpowszechniły ideę Al-Kaidy od Bali poprzez Madryt, Casablanca, Stambuł, aż po Londyn. Bieg wydarzeń i to, co się dzieje w Iraku, Gazie czy Libanie, najprawdopodobniej jeszcze bardziej powiększy szeregi kandydatów na męczenników, choć główny nurt islamu tego nie akceptuje. Musimy przestrzegać ludzi, że nie powinni iść śladami Bin Ladena i Zawahiriego. Niezależnie od tego, jak bardzo cierpimy, musimy przestrzegać nakazów Koranu i odrzucać błędne interpretacje. Nie popieram ich brutalnych metod, ale rozumiem, dlaczego błędnie odczytują Koran. Dzieje się tak z powodu cierpień, jakich sami zaznali i jakich zaznał islamski naród, umma. Na mnie to też nie pozostaje bez wpływu. Poświęciłem wszystko w imię tego, w co wierzymy. Wasze demokratycznie wybrane rządy nieustannie popełniają na całym świecie zbrodnie przeciwko naszym braciom. Wasze poparcie dla nich sprawia, że jesteście bezpośrednio odpowiedzialni. Nasze słowa są martwe, dopóki nie ożywi ich wasza krew. Jednym z powodów, że od 11 września nie było ataku na Amerykę, jest to, że otoczenie Bin Ladena bardzo krytykowało go za to, że nie ostrzegł Amerykanów odpowiednio wcześniej, przed 11 września.
Od tamtej pory wystąpił już z 6 odrębnymi oświadczeniami adresowanymi do Amerykanów, ostrzegając ich, że jeśli nie zmienią polityki, zaatakuje znowu. Tak więc tę sprawę ma załatwioną. 3 zaproponował prezydentowi Bushowi jako przywódcy amerykańskiego narodu przejście na islam, mówiąc: będę twoim przewodnikiem. W naszym rozumieniu, w kontekście zachodnim, brzmi to śmiesznie, ale oznacza wypełnienie 2 warunków, jakie według proroka należy spełnić, by móc prowadzić wojnę: ostrzec wrogów i dać im szansę nawrócenia. W 3 sprawie znalazł bardzo znanego szejka w Arabii Saudyjskiej, który napisał traktat poświęcony użyciu broni masowego rażenia, zwłaszcza broni nuklearnej. Pozwala on mujahedinom zabić przy pomocy broni nuklearnej nawet 10 milionów Amerykanów. Tak więc Bin Laden rozwiązał wszystkie wątpliwości i moim zdaniem oni są już gotowi, by zaatakować nas w Stanach Zjednoczonych. Osama Bin Laden rozpoczął wojnę z Zachodem, która, jak mówi, zakończy się ustanowieniem islamskiego imperium wolnego od zachodnich wpływów. Zna nawet datę, gdy to nastąpi. 2020 rok. Niegdyś wzywał muzułmanów, by przyłączyli się do jego dżihadu w Afganistanie. Teraz chce swoją skrajną wersją dżihadu objąć cały świat. Wierzę, że Bóg pomoże mnie i wam skłonić wiernych do zgody na dżihad. Tego chce od nas Bóg, by mogła zwyciężyć jego religia. Opracowanie Telewizja Polska. Czytał Janusz Szydłowski.